No dobra, dzisiaj wielki dzień. Dzisiaj wielki dzień. Jesteś, Marku, bigosie. Tak. Tutaj należy nadmienić, że jesteś bigosem nie z powodu kwaśnej potrawy. To już nie powtarzaj tego bez przerwy już. No oni nie wiedzą jeszcze, że to rozmyślimy 100 razy, bo to pierwszy raz teraz. Więc nie mówię. Bigos, bo bigos, kwaśna tylko potrawa, tylko bigos, bo to... Wielki odcinek specjalny. Tak jest. Nie, próba sportowa. Big OS. Tak było. To albo, a możesz być też na przykład... Krzywa ze starych lat. No dobra, słuchaj, jesteś dzisiaj u mnie, za co jestem ci dozgonnie wdzięczny, bo kalibracja i montaż... Za szybko nie umierać w takim razie. No dobrze, bo kalibracja i montaż wyświetlacza ADU jest bardzo łatwy, pod warunkiem, że można zadzwonić do ciebie. Nie, to jest takie całkiem proste, pod warunkiem, że ma się instrukcję. Dobra. Instrukcja... Ale za to instrukcja jest bardzo łatwa. Instrukcja ma stron... 170? 170 i to jest najnowsza instrukcja, którą wczoraj już wydrukowałeś, więc umiesz instruować tą instrukcję, instruujesz ją od wczoraj, czyli jakby nie za długo. Nie za długo, tak jest. Tak jest. Chciałbym, żebyś po pierwsze opowiedział mi o tym, co udało ci się zrobić, a ja wiem, że udało ci się dużo. Zacznijmy od guziczków na kierownicy, bo guziczki na kierownicy są kolorowe, a ja lubię, jak jest kolorowo. Guziczki na kierownicy tak. Są tylko trochę kolorowe. No. Na razie są na krótkim przewodziku, bo niestety mamy możliwość podłączenia ich pod kierownicę, ale pan Manny jeszcze nie zbudował kierownicy. No i zmienił zdanie 3 razy, to też prawda. No i zmienił zdanie 3 razy. Spawaczem jesteś? Z wykształcenia? Nie. A z czego? Z zamiłowania. Z imprez. A nie, ponoć ty nie spawasz na imprezach, nie? No nie. Słyszałem, że wszyscy spawają, tylko nie ty. Nie. No dobra. Guziczki są, to mamy jest fajne. Guziczki są przede wszystkim fajne, dlatego że są kolorowe i dodatkowo mruga na nich kolorowa diodka. Bardzo mi się to podoba. Ta diodka mruga tylko dlatego, że jest zasilanie. No dobrze, no ale mruga na zielono, no jest fajna, nie? Ale nie będzie jej widać. Sama świadomość, że mruga tam dioda LED jest dla mnie po prostu tak... Rozumiem. Trochę tak. Okay. Guziczki na kierownicy, które mogłoby się wydawać, że są do niczego, ale jednak do czegoś są, bo te guziczki na kierownicy w samochodzie, który ma wyświetlacz ADU i jest połączony z fabryczną instalacją elektryczną, one mogą pewną ważną funkcję pełnić. Nie muszą być podłączone nawet z fabryczną instalacją elektryczną. No ale chodzi gdyż, mi o to... że bo ponieważ robiliśmy sami instalacje między ADU a guziczkami. No, no tak, tylko bardziej chodzi mi o to, że te guziczki mają zupełnie inne funkcje, kiedy w samochodzie jest, wiesz, PMU, jedno, drugie, tam se sterujesz, odpalasz, wycieraczki tym sterujesz. W tym samochodzie tego nie będzie można robić, bo nie ma PMU póki co. Mamy tylko wyświetlacz i te guziczki są dedykowane tylko do obsługi wyświetlacza. Normalny tak człowiek by zapytał, kurde, no na co ci tyle guziczków do jednego wyświetlacza, tak? No, włącz, wyłącz i koniec. Człowiek znający Manneya by odpowiedział, bo to jest auto Manneya, musi być dużo. I kolorowe. Tak, także przede wszystkim są kolorowe i jest ich dużo. I teraz co tymi guziczkami możemy robić? Po pierwsze zmieniamy strony wyświetlacza, których może być aż ile? Na pewno może być 7, tak. Natomiast to w zależności od tego, ile ma wyświetlacz pamięci, to ale ten ma, te 7 ale... stron no. nie może być w pełni jak gdyby naładowanych treścią. Okay. Tak? Czyli mamy możliwość stworzenia 7 spersonalizowanych stron, na których mogą się wyświetlać różne dane. Czyli na przykład może być strona główna, gdzie mamy tam obrotomierz, temperatury i tak dalej. Można sobie wstawić jakie się chce wskaźniki, tak? Bo te 7 stron to też jest uzależnione od wersji softu i tak dalej. No ale my mamy najnowszą, więc jakby mamy najbogatszy zestaw. Powinniśmy mieć 7, na razie mamy 4. Staram się to wytłumaczyć po to, żeby osoby, które to oglądają, wiedziały, wiesz, jak to działa. I na przykład po co 7 stron na wyświetlaczu? Pierwsza strona, taka najbardziej oczywista, obrotomierz, jakieś podstawowe temperatury, prędkość i tak dalej. Przełączamy guziczkiem na następną stronę. Proszę bardzo. O, i u nas jest to strona, która pokazuje akcelerometr, który również jest wbudowany w to mądre urządzenie, więc pokazuje, jak nam się udaje mocno skręcić, na ile ten samochód wykorzystuje przyczepność i osiąga jakie G. I wcale nie chodzi o punkt G, tylko przeciążenie G. To jest w sumie też istotne. Ruszam wyświetlaczem i ta kropeczka się tutaj rusza. I jak ustawimy wyświetlacz w dobrym miejscu, to skalibrujemy na 0 i to będzie pokazywało, jakie udaje się osiągnąć tutaj przeciążenia, czyli jakie G przy hamowaniu, jakie przy skręcaniu, przy przyspieszaniu. No, ja bym chciał, żeby G przy przyspieszaniu było takie jak G przy hamowaniu i to wtedy znaczy, że fura ma dobrą moc. Ale to raczej się zazwyczaj nie udaje w tą stronę. Chociaż są może auta, które lepiej przyspieszają niż hamują, nie? 1000 koni, 4 łapy by musiał mieć. No. No dobra. No i to jest na przykład jeden z wyświetlaczy. Potem sobie zmieniamy kolejną kartę wyświetlacza i na przykład kolejna strona może pokazywać nam maksymalne parametry, jakie samochód osiągnął. Temperaturę wody, oleju, ciśnienie oraz minimalne parametry, a to już pozwala na całkiem niezłą diagnozę, czy taki samochód no, radzi sobie z trudami toru wyścigowego.
To jest to, o czym wspomniałem w pierwszym odcinku, gdzie zachwalałem ten wyświetlacz właśnie po to, że on zbiera dla nas dane, których nie musimy zakodować i zapamiętać, kiedy jedziemy, bo możemy sobie to sprawdzić jakby po jeździe. W telewizji już wygląda mądrze, podłącza się z laptopem do samochodu, to już szybcy ścieki. Przy Fieście już dużo wiemy, tak? No tak, ale to nie Fiesta, to Mustang, Grustang konkretnie. No dobra, Mareczku, szanowny, jakby tak, to powiedział radio, pyszczko ty moja. Ustawiłeś już tutaj pewne dane. Jedną na przykład z tych ciekawych funkcji jest to, że można tutaj zaprogramować sobie alerty, czyli jeżeli jakaś zaprogramowana temperatura zostanie przekroczona, to wyskoczy nam jakiś z tym związany alert. Na przykład temperatura, bo można przeróżne zainstalować. Można. Chciałbym to zobaczyć i pokazać naszym, słuchaj, widzom, jak to działa. Czyli chcesz, żebyśmy odpalili sobie? Tak. Proszę bardzo. Uwaga, budzimy potężne V8 do życia. Odpala za dotknięciem guzika. Tak by to trzeba było nazwać. Udało ci się już tutaj też uruchomić obrotomierz. Widzę, że on pokazuje. Widzę, że też jest uruchomiony. Obrotomierz pokazuje. Już nawet jest przerażający switch line. Oczywiście ta wartość też jest programowalna, czyli on tutaj już nam mruga tymi diodkami przy 3000, a docelowo sobie wybierzemy trochę bardziej optymalne parametry. No tak, ja myślę, że poniżej 7 to uznajemy, że jest zielone pole, jak w Polonezie kiedyś było, nie? Wiesz, na obrotomierzu zielone pole. 7? A od 7 dopiero jakieś tam pierwsze diodki, nie? Do 8 się będzie kręcił, bo to jest, słuchaj, na bezpośrednim wtrysku V8, także ono wysoko się kręci. 7700 to dopiero czerwone. No, może tak być. Jest godzina, która jest całkiem aktualna i tutaj jest na przykład już napis czas Maneja, co oznacza, że Manej, czas na ciebie. Czas się położyć, czas iść spać, czas iść coś zjeść. To są moje ulubione 3 czynności życiowe, nie? A ty masz jakieś ulubione czynności? Mamy też wskaźnik paliwa, żeby wiedzieć, jak dużo możemy go gazować. No tak. A on jest na gaz? Nie, na gazolinę. I teraz zwróćcie na to uwagę, bo to jest ciekawe. Tutaj ten wskaźnik teraz się świeci na niebiesko, co oznacza, że samochód jest chłodny, chociaż docelowo będzie się świecił na zielono, co oznacza, że temperatura jest prawidłowa. Już jest 84 stopnie, co oznacza, że temperatura nasza zaprogramowana alarmowa się zbliża i w momencie, kiedy wskoczy ta magiczna cyfra, która jest ustalona na 85, proszę bardzo, wyskakuje nam wspaniały komunikat, który może być dowolnie zaprogramowany, tak? Tak, na przykład jest. Może być przy 105 stopniach Manej zwolni, bo się pocisz. Na przykład. Może być. No dobra, no to jest właśnie bajer tego wyświetlacza. Polega na tym, że poza tym, że on jest wszechwiedzący, wszechodporny, to jeszcze można wszech w niego wpisać różne rzeczy. Można zaprogramować, co się tylko chce. I na przykład naszemu wspólnemu koledze, żeby nie powiedzieć, że wręcz przyjacielowi Marcinowi Radeckiemu, zaprogramowałeś, jak odpala samochód, to mu się pojawia napis Manej jest boski. Jak... Zobaczymy, jak długo ten napis tam będzie trwał. A myślisz, że on poradzi sobie z wymazaniem tego napisu? Na pewno. A nie będzie musiał zadzwonić do Ludka? Nie. No dobra, wydrukuję dobra. Wydrukuję sobie instrukcję. Wydrukuję instrukcję. Co by nie było, ja naprawdę jestem podjarany za każdym razem, kiedy instaluję wyświetlacz ADU. Nie ukrywam, że to jest, kurde, ja nie wiem, 5 albo 7 w moim życiu, a za każdym razem ja odkrywam nowe rzeczy. Powiem ci, że takiego na przykład tutaj interfejsu to jeszcze nikt by nie zaprogramował jak ty. I guziczek na kierownicy, oprócz tego, że zmienia strony, to kasuje komunikaty. Drugi guziczek. Kolejny guziczek. Tak jest. A potem jeszcze jest guziczek, który służy do ustawiania GPS-u i na przykład mierzenia czasów na torze. Tak jest. A na przykład jeszcze jest guziczek, który można skasować maksymalne i minimalne temperatury na kolejnej stronie. Generalnie każdy guziczek można zaprogramować do wszystkiego. O, Manej znowu jest gorący. Widzisz, jak ty coś mądrze powiesz, od razu wyświetlasz, co widzi. No dobra. Jeszcze jedną fantastyczną stronę, proszę. Następną. Następna strona, uwaga. Tu są wstawione jakieś tam wartości. I na przykład, słuchajcie, to jest w ogóle też genialna rzecz, bo za pomocą tego wyświetlacza możecie sobie ustawić ciśnienie oleju. Oil press na przykład teraz jest 0. Mareczku, poproszę 3 bary. To jest specjalna funkcja dla Maneja, żeby nie marudził, że ma za niskie ciśnienie. Zwłaszcza na zakrętach. Cyk, 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 proszę bardzo. To jest 3 bary, znamy ciśnienie. Słuchaj, to jest lepsze niż elektryczna pompa oleju, nie w samochodzie. W ogóle sucha miska to jest dla amatorów, wystarczy założyć wyświetlacz. Znowu, bo mądrości prawie, wiesz, on ma mikrofon. Czy jest coś, co byś chciał nam powiedzieć od siebie, jako osoba, która tak naprawdę, no tak bardzo głęboko w ten wyświetlacz, to zacząłeś się wdrożać wczoraj, jak wydrukowałeś sobie instrukcję, rozumiem? Tak jest, bo wcześniej się bawiłem tym tylko... Okay. Amatorsko, jak gdyby, czyli analizowaliśmy dane na wyścigach i tak. Analiza to jest nasza ulubiona czynność. No tak, wiedziałem, że nie używać niektórych słów. Teraz tak, z ciekawostek, bo tutaj sobie siedzimy, wiesz, w gąszczu kabelków, laptopów, dobrej miny do złej gry. Jesteśmy w aucie i mogłoby się wydawać, że to wszystko trzeba robić w samochodzie. No nie.
Można to robić po prostu na biurku, tak jak ja sobie to robiłem. I dla mnie to było najbardziej szokujące, jak ty też tutaj się skręcił trzy kabelki plus minus tam, wiesz, i zasilanie, podłączyłeś to pod zasilacz od pralki i nagle ten wyświetlacz zaczyna działać na twoim biurku w domu, łączysz się, słuchaj, tym wyświetlaczem z swoim laptopem, który również jest w domu, wziąłeś ze sobą guziczki, które podłączyłeś kolejnym kabelkiem do tego wyświetlacza i że to można sobie robić wszystko w domowych warunkach. Tak, wszystko takie podstawowe rzeczy można sobie skonfigurować po prostu na biurku, a później tylko przychodzisz do Maneja, podłączasz i sprawdzasz, czy Mustang chce z tym gadać. I że tło jest różowe, bo to też jakby było ważne w tym wszystkim. Obiecuję ci, że za każdym razem będziesz miał tło różowe na wyświetlaczu, a nawet jak będziesz chciał się go pozbyć, to automatycznie jakąś tam funkcję znajdziesz, żeby się powracało do dobrze, różowe. No słuchaj, ja doceniam tego typu sytuacje, bo to rozładowuje napięcie przedstartowe. Czy jest coś, co byś chciał dodać od siebie? Chciałbym pozdrowić Radzia. Ja również chciałbym pozdrowić Radzia. Radzio, pozdrawiamy Ciebie. To wcale nie jest tak, że tutaj przed tym było napisanie, że nie Manny jest gorący, tylko ktoś inny. Uznajmy, że Kumastera mamy ogarniętego. Ja już czuję moimi gałkami ocznymi, jak ja sobie na niego spoglądam i zmieniam sobie różne funkcje na kierownicy. Tak jest. Można już tak podstawowo sobie tak czuć, bo wiązkę już mamy jakąś tam podstawową. A możesz jeszcze pokazać tą wiązkę taką ładną, co ty tych guziczków zrobiłeś? Tą? Tutaj jeszcze też, słuchaj, to bym chciał też pokazać, bo Marek Bigos, co prawda takich typowych instalacji motorsportowych tam w Reichemach, uwijanych we wszystkie strony świata, to nie robi, natomiast faktycznie instalacja ta tutaj to jest taka... Robiliśmy po prostu przedłużkę instalacji. Tak. I Mareczek ją zrobił taką ładną, że ona wygląda jakby była instalacją fabryczną. No, dalej się nagadałem. Czuję się jak Max Kolonko. Max Kolonko był takim gadaczem, nie? Pamiętacie Max Kolonko? Wiązkę w Reichemach to mamy tutaj. To jest taka nasza... Mamy wiązkę w Reichemach i teraz uwaga, ponieważ Reichemy są bardzo drogie, to my ich po prostu nie zagrzewamy opalarką, żeby można było je wiele razy użyć. A prawda jest taka, że Manny co chwila zmienia zdanie, także... Mamy Reichema, żeby można było dokładać tam kabelki, to go nie zagrzewamy na razie. Na przykład miały być tutaj inne guziczki, miała być inaczej kierownica, no. Miał być klakson, teraz już nie ma niczego i jest Ford. Mareczku, pomachajmy do Bigosa, pomachajmy do Radzia też. O, do Bigosa do Ciebie, no to prawda. Także słuchajcie, ten odcinek był poświęcony Ekumasterowi i Mareczkowi Bigosowi, który wcale nie pochodzi od kwaśnej potrawy i wielu z Was, a zwłaszcza moich kolegów, zwróciło mi, że za dużo macham palcem do obiektywu. Także trzymajcie się piona i do następnego razu. Yo!